Witam Was bardzo serdecznie, Marek Wysocki, Planszolandia, gry planszowe na wideo. Kolejna odsłona podcastu wideo. Kolejne wideo, mamy półmetek wakacji, więc chciałem zaproponować Wam grę, którą można bez żadnego kłopotu wrzucić do torby, zabrać do bagażu, bez zbędnego obciążania. Ja tą grę wymieniłem zestawieniem gier dwuosobowych, to gra była ze mną w zasadzie wszędzie. Zabieram ją na każdą wycieczkę, wypad, wyjazd, była ze mną na statku, w samolocie, w pociągu, a mowa tutaj oczywiście o Mr. Jack Pocket. Jest to wersja taka miniaturowa, wielkiego hitu, autorstwa oczywiście Bruno Catali i Ludovica Montblanc. Nawiązuje ona oczywiście bezpośrednio do takiej wersji pudełkowej Mr. Jacka i Mr. Jacka w Nowym Jorku. Odnosimy się tu oczywiście do Whitechapel, do 1888 roku i będziemy robili polowanie na Mr. Jacka, na mordercę, który wówczas grasował w Londynie i mordował niewinne kobiety. Oczywiście wersja pocketowa nie jest dokładnym odzwierciedleniem tej wersji pudełkowej. Jest to zupełnie nowa gra, trwa w okolicy 10-15 minut. To jest to wersja dwuosobowa. Do tej wersji powinni, do tego pudełka, do tej gry, rozrywki powinni zasiąść gracze w wieku 14 lat. No cóż, zobaczcie jak wygląda Mr. Jack Pocket. Pokażę Wam jak grać i tradycyjnie powiem kilka słów na temat tej pozycji od siebie. Zapraszam. Tradycyjnie zobaczmy, co mieści się w tym malutkim pudełeczku Mr. Jack Pocket. Mimo tego, że to jest wersja taka pakietowa, miniaturowa, widzicie, że tych elementów jest całkiem sporo. Podstawowe elementy to są kafle, takich 9 kafli, które symbolizują nam ulice, które będziemy rozkładali i stworzyli z nich taki obszar gry. Na każdym kaflu narysowany jest taki symbol postaci, w którą oczywiście będzie się wcielał Mr. Jack. Jeżeli będziemy te postaci eliminowali co rundę, wtedy odkręcamy taki kafel i znaczy, że ta postać była poza podejrzeniami i to nie jest Mr. Jack. Postaciom na kaflach odpowiadają takie żetony alibi. Oczywiście mamy tu te postacie z imienia i z nazwiska, dokładnie te same, które są na kaflach. I oczywiście oprócz bardzo ładnych, kolorowych grafik mamy także klepsydry, które są dosyć istotne w Mr. Jacku Pocket. Postacie z jedną, bądź też tutaj z dwoma klepsydrami. Oczywiście na początku gry gracz, który gra Mr. Jackiem, w tajemnicy wybiera sobie jakąś postać i do końca gry będzie, że tak powiem, lawirował i chował się pod tą postacią i unikał wzroku detektywów. Podobnie jak w Mr. Jacku, w Mr. Jack Pocket rundy wyznaczane są przez znaczniki. Rundy rozpoczyna oczywiście detektyw, ruchy rozpoczynają detektywi, później Mr. Jack i tak na zmianę. W rundzie wykonywane są cztery ruchy, cztery akcje, czyli na początku zaczyna detektyw, później dwie akcje wykonuje Mr. Jack i kończy detektyw. Z kolei w drugiej rundzie wygląda to w ten sposób, że zaczyna Mr. Jack, dwie akcje wykonuje detektyw i kończy to Mr. Jack. Po drugiej stronie tych znaczników mamy klepsydry. I w drugiej fazie gry, o której zaraz powiem, jeżeli dana postać jest niewidoczna, wtedy uzyskują taką klepsydrę. Tak jak mówiłem, klepsydry mogą być na tych znacznikach akcji, a także na kartach postaci. Jeżeli Mr. Jack zdobędzie 6 takich klepsyd, po prostu wygrywa rywalizację przed czasem. Polowanie na Mr. Jacka będzie dokonywał oczywiście Sherlock Holmes, Watson, a także ich wierny pies Toby. Jak będziemy wykonywali akcję? Oczywiście na początku gracz, który jest pierwszy, rzuca do góry żetony i mamy tutaj 4 żetony akcji. W sumie te żetony są oczywiście dwustronne, czyli w sumie mamy do wykonania aż 8 akcji. Zgodnie z tym, co wcześniej mówiłem, gracze wykonują 4 akcje w turze, po czym już w drugiej turze te żetony są odkręcane na drugą stronę i jak skończymy drugą turę, w trzeciej ponownie gracz, który będzie graczem z pierwszym, rzuca
I też mamy kolejny układ, czyli w sumie do wykonania mamy 8 akcji. Pokażę Wam, jakie akcje gracze mogą wykonać. Akcje wykonujemy oczywiście wokół 9 ułożonych losowo kafli. Umieszczamy wcześniej Holmesa w tej sekcji, Watsona i psa Tobiego. Będziemy poruszali się oczywiście zgodnie z wskazówkami zegara. Akcje wykonywane są zgodnie z znacznikami rundy, tak jak mówiłem. No i co możemy zrobić? Postacie detektywów mogą się ruszać jeden o dwa pola, czyli ruszamy się Tobim, ruszamy się Holmesem. Tutaj wybieramy jedną z trzech postaci i jeszcze możemy ruszać się Watsonem, czyli w tym wypadku daje nam to możliwość ruszania się w tym momencie o jeden bądź też dwa pola. Jeżeli pies stanie na ulicy, gdzie widać postacie, to w tym wypadku widzi te trzy postacie. Z kolei Watson nie widzi nikogo, czyli nie może nikogo podejrzewać. Jeżeli by stanął tutaj Holmes, to w tym wypadku widzi dwie postacie na tej ulicy. Tutaj już jest mur, więc nic nie może dalej podejrzeć. Jeżeli któraś z postaci wybiera tą akcję, jeżeli wybierze tą akcję oczywiście Mr. Jack, wtedy Mr. Jack zyskuje dwie klepsydry, odkłada w tajemnicy. Jeżeli wybrałby detektyw, wtedy od razu patrzy, jaka to jest postać i ta postać zostanie wyeliminowana, bo ona nie została wygrana przez Mr. Jacka, czyli jest poza podejrzeniami. Mając to, akcję możemy obrócić, tak jak w przypadku tu pies Tobi widzi podejrzanych, możemy obrócić o 90 stopni tak ten kafel, żeby pies Tobi już nie widział nikogo w tej ulicy. W zestawie akcji mamy oczywiście dwie takie akcje. Zasada jest taka, że jeżeli obróciliśmy jakiś kafel, nie można w tej samej turze obrócić tego kafla z powrotem. I ostatnia możliwość to jest oczywiście zamiana kafelków. Możemy zamienić kafelki miejscami oczywiście bez przekręcenia tych kafelków. No i jeżeli wykonamy ruchy, to wtedy jest druga faza rozgrywki. Oczywiście pytamy, czy postać, na przykład to jest Mr. Jack, czy ona jest widoczna. W tym wypadku nie jest widoczna. Wszystkie postacie, które są widoczne, są eliminowane. W tym wypadku jedyna. Jeżeli gramy tak do skutku, wyeliminujemy wszystkie postacie, zostanie tylko postać jedna, wtedy po prostu detektywi wygrywają. Natomiast Mr. Jack wygrywa wtedy, kiedy zdobędzie z kart postaci lub też z rundy. Oczywiście, jeżeli detektyw jest niewidoczny w danej turze, uzyskuje taki znacznik tury, po której po drugiej stronie jest klepsydra. W tym wypadku, jeżeli zbierze w sumie z kart i znaczników 6 klepsydr, po prostu wygrywa rywalizację. Zobaczyliście, jak wygląda Mr. Jack Pocket. No naprawdę gra wygląda bardzo fajnie. Rozrywka jest bardzo miodna, ale pozwolicie, że dwa słowa powiem na temat tej pozycji. Nie będę się rozwodził jak zawsze, więc krótko. Jeżeli chodzi o wykonanie, oczywiście gra bezpośrednio nawiązuje do tego hitu Mr. Jacka kolorystycznie, postaciami. Wykonane jest to wszystko bardzo solidnie. Moja wersja była rozgrywana już kilkadziesiąt razy. Wszystko jest naprawdę bez zarzutu, więc myślę, że i pomimo tego, że tych elementów jest dużo, składam je przez cały czas, są trwałe, solidne, więc będą Wam służyły przez długie lata. Oczywiście tematycznie idealnie duet autorów, oczywiście Catala i Montblanc, oddali ten klimat od 1888 roku. W zasadzie no tutaj mamy te polowanie na tego Mr. Jacka, na mordercę. No tu tak naprawdę jest 3 do 1, bo polowanie bierze udział także pies Toby, Holmes i oczywiście Watson. Czyli tak fabularnie wszystko nam się to zapina, mamy to fajny klimat. Za pomocą prostych zabiegów naprawdę stworzoną bardzo fajną, grywalną pozycję, która no myślę, że nie odstępuje w żaden sposób od tego wielkiego hitu Mr. Jacka.
Tam mamy taką pełną krwistą grę, tu mamy grę pocketową, którą można zabrać wszędzie. Można rozegrać ją, nie zajmuje dużo miejsca, można zagrać ją na małym stoliczku kawiarnianym, czekając na autobus, na samolot, na lotnisku, czy też nawet w pociągu. Nie wymaga to dużo zachodu, możecie to zrzucić do torby, zabrać na plażę czy na biwak. Naprawdę pozycja godna uwagi. No, jakby dużym plusem jest grywalność tej pozycji. Za każdym razem mamy tu różne rozstawienie tych kafli, wyrzuty są różne. Na tyle jest dużo akcji, że zawsze możemy coś zrobić, wykonać, więc tak na dobrą sprawę ta gra trwa czasami 5 minut, czasami 15 minut, w zależności od graczy, którzy biorą udział, ale naprawdę no, obarczona jest dużą losowością, ale tak naprawdę to myślę, że w tym wypadku nie przeszkadza, bo chodzi o fajną zabawę i o dobry klimat, można powiedzieć. Jedynym zarzutem, które mam, który zostawiłem na koniec, no to jest cena. Tą grę można kupić w okolicy 50-60 zł. Jak na takie małe, pocketowe wydanie gry, co prawda niesie ze sobą fajną zabawę, aczkolwiek wydaje mi się, że jest troszeczkę za drogę. Jakościowo wszystko jest wykonane bardzo dobrze, no aczkolwiek wydaje mi się, że w okolicy 50 zł, jeżeli byłaby cena, to by była adekwatna do tego, co znajduje się w pudełku. Więc ja Wam serdecznie polecam Mr. Jacka. Spróbujcie, zagrajcie. Mamy wakacyjny okres. To jest idealna pozycja, żeby wrzucić do plecaka, do torby i w wolnych chwilach rozegrać sobie taką szybką partię. Tyle, jeżeli chodzi o Mr. Jacka. Zagrajcie, spróbujcie. No i zapraszam na kolejne wideo.